odczuwanie energii seksualnej na drodze bliźniaczych płomieni. Co powinniśmy wiedzieć na ten temat? No, widzę taką postać siedzącą po turecku i na poziomie właśnie czakry podstawy ma taką wielką kulę światła, która jakby wybija do góry. I to tak śmiesznie wygląda, bo ona nie płynie tak regularnie do góry, tylko mam pokazany taki zbiornik wody połączony właśnie z takimi rurkami, gdzie jak się naciska na ten poziom wody, to ta woda również pojawia się w tych rurkach. I coś takiego właśnie się odbywa w naszych czakrach, że ta energia się zaczyna jakby w czakrze podstawy i ona podskakuje do góry, ale ona tak śmiesznie podskakuje, właśnie tak jak woda, jak się naciska jakiś plastikowy pojemniczek, który jest podłączony do jakiejś rurki. Jak się naciska, to ta woda podskakuje i wchodzi wyżej po tej rurce, tak? A później jak się opuszcza, to jak już się puszcza ten zbiorniczek, to ta woda znowu opada i ona tak podskakuje. I raz podskakuje do tej drugiej czakry, do trzeciej. Później ten podskakuje troszeczkę wyżej, później znowu spada. Ale widzę, że jak się udaje jej dojść do czakry korony, to wtedy jakby wypływa zupełnie z ciała i już się taki tworzy kanał światła i wtedy już nie ma tego spadania tej energii, tylko no, widzę taki wielki kanał światła, który się tam łączy. Nie wiem, ze źródłem gdzieś, z jakimś punktem w przestrzeni, we wszechświecie. I teraz mam pokazaną taką scenę trochę wyjaśnienia, o co w tym chodzi, że jeżeli osoba działa tak bardziej z poziomu właśnie tej ziemskiej rzeczywistości i ta duchowość jest jej odległa, to ona, góra, na przykład dochodzi do drugiej, trzeciej czakry, tak? Ta energia tam dochodzi do tej drugiej, trzeciej czakry. Znów widzę te osoby takie bardzo uduchowione, to mają taką wielką kulę światła w okolicy czakry korony. I ona znowu spływa, ojej, w taki sam sposób, tylko że w dół. I ona tak dochodzi do czakry gardła, dochodzi tak trochę do czakry gardła tak najczęściej. I właśnie mam takie poczucie, że właśnie tak się dzieje u wielu bliźniaczych płomieni, że jedna osoba działa bardziej właśnie tą energią seksualną i tymi dolnymi czakrami, i widzę tak jakby do tej trzeciej czakry dochodzi energia. On tak spada i do serca nie dochodzi właśnie. A te osoby takie bardziej intuicyjne to widzę też do czakry gardła bardziej dochodzi. I te osoby się nie potrafią spotkać. I teraz widzę coś takiego, że właśnie jak ta osoba intuicyjna zaczyna pracować nad tymi dolnymi czakrami, a ta osoba taka bardziej logiczna zaczyna pracować nad górnymi czakrami, to mam taką scenę teraz przed oczami, gdzie ta energia seksualna jakby wznosi się do góry i aha, teraz widzę jakby większy obraz, że w ciele to tak się odbywa jak jakby to była energia seksualna i to tylko od czakry podstawy wychodzi, ale widzę takie uziemienie, aż takie korzenie wychodzą i ciągną się aż tak do centrum ziemi. I nie widzę, żeby dochodziła do czakry serca, tylko tak głównie właśnie te trzy dolne czakry i czasami tak udaje jej się dotknąć tej czakry serca, ale spada niżej. A znowu ta osoba intuicyjna, to widzę tak jakby był taki kanał, taki portal wręcz przepływu światła gdzieś z góry, ze źródła i te informacje spływają i to też bardziej oddziałuje na te czakry, bo to są aktywne te trzy górne czakry, tak? I też czasami to dochodzi ta energia do serca, ale też dochodzi i cofa się. To nie jest takie, że na stałe. I dopiero widzę taką scenę, gdzie obie te energie, ta taka uziemiona dolna z dołu, płynąca z dołu i ta taka, taki przepływ energii, jakby jakieś przekazy, no taka energia prosto ze źródła i one łączą się w sercu i wtedy widzę tak łączą i tak się kręcą. Jakby tak się kręciły naokoło. Takie tworzą wir na poziomie czakry serca. I wtedy ten wir jakby wybucha i łączy się z drugim bliźniaczym płomieniem. Coś takiego widzę i to jest bardzo, bardzo silne. I to jest taki wybuch tej bezwarunkowej miłości. I to po pierwsze. I to widzę, że się dzieje u każdego z bliźniaczych płomieni z osobna. One nie widzę, że są razem, że tam jest jakieś zbliżenie czy cokolwiek, tylko po prostu tak jakby każdy musiał sam w sobie indywidualnie te dwie energie poziomować. Później się robi coś takiego, że widzę, jest przepływ i od dołu, od centrum ziemi tej energii i ze źródła jest taki, tworzy się taki kanał, taki przepływ. Ale jednocześnie tworzy się tak jakby wir na poziomie czakry serca i ten wir tak wybija i łączy się z tym drugim bliźniaczym płomieniem. Okej, mam iść dalej. Jaką rolę spełnia energia seksualna w procesie bliźniaczych płomieni? To znaczy tak, rolę, jaką rolę? Tam kilka scen widzę. Po pierwsze to widzę coś takiego jakby właśnie ten jedna strona, jeden z bliźniaczych płomieni właśnie ma nieaktywne te dolne czakry. I jakby ta energia seksualna nie przepływa. Tak jakby on był tylko, że jego energia była tak wysoko, od serca w górę. A u drugiego bliźniaczego płomienia jest tak od serca w dół. I po pierwsze, oni siebie nawzajem aktywują. W momencie spotkania, w momencie jakiejś interakcji, albo po prostu w momencie łączenia się takiego na poziomie energii. Widzę tak jakby taka fajna scena teraz jest, gdzie ten bliźniak działający bardziej tymi dolnymi czakrami jakby wysyła sygnały. Tak, takie śmieszne coś, jak to mam opisać? Widzę jakby wychodziła taki drut metalowy z tej czakry. tych dolnych czak, a na końcu jest taka kuleczka plastikowa, jak na przykład jest taki, jak takie pałeczki na przykład do cymbałków, tak? I to coś takiego wychodzi i tak uderza w te czakry tego drugiego bliźniaka. Uderza, tak jakby chciało je pobudzić do działania i pobudzić do aktywności. Mam poczucie, że one były uśpione do tego czasu i on tak uderza, więc ten bliźniaczy płomień szczególnie, który jakby miał zablokowane te czakry dolne, to zaczyna mieć różne doznania. Takie doznania, które są mu trochę obce. Ale mam też powiedziane, że to nie zawsze musi być bliźniaczy płomień również, bo takie połączenie na poziomie czakr to możemy mieć też z innymi ludźmi, ale tam już musi jakby dochodzić bardziej do jakiegoś takiego bliższego kontaktu. A u bliźniaczych płomieni to może się dziać totalnie na odległość. No widzę takie jakby pałeczki, które uderzają tą taką gumową końcówką w te czakry tego drugiego bliźniaka. A to samo robi ten bliźniak intuicyjny w drugą stronę, tak? On uderza, aktywuje te górne czakry, czyli tam trzecie oko, czakrę korony, tak? Czakrę gardła. One tak nawzajem jakby widzę się uderzają, ale też mam pokazaną taką scenę, gdzie ten bliźniak taki działający bardziej tymi dolnymi czakrami, widzę jak udaje mu się dojść tą energią do czakry serca. Jak dochodzi do czakry serca, to jakby wysyłany jest taki impuls do drugiego bliźniaka. Taki lekki. Gdzie tam są różne takie aktywacje właśnie tych dolnych czakr. Jakby wtedy ten drugi bliźniak odczuwa bardziej te dolne czakry. A jeszcze widzę tak, jak u jednego bliźniaka się łączą te dwie energie, ta od góry i od dołu. To jest taki wybuch, właśnie robi się taki wir jakby. Jest wybuch tej energii, która tak uderza w tego drugiego bliźniaka, tak jakby w czakrę serca właśnie. I wtedy są jakby pobudzone te wszystkie czakry jednocześnie. Jest taki wręcz energetyczny, wielowymiarowy orgazm. Takie poczucie takiej niesamowitej energii, która jest właśnie rozpoznawana jako taka energia seksualna, ale nie tylko. To jest takie wielowymiarowe doznanie. Z tym, że ja się pytam, bo jest taka teoria, gdzie ta energia seksualna idzie od dołu do góry. A ja tutaj widzę dwie energie. Jedna idzie od dołu do góry, tak jakby uziemienie z centrum ziemi do góry, do serca. Ona może płynąć do samej czakry korony. Aha, mam pokazane, że jeżeli nie chodzi o bliźniacze płomienie, to ona rzeczywiście, jeżeli pracujemy tylko tak nad sobą i nad energią tą seksualną, to ona rzeczywiście idzie od czakry podstawy do czakry korony. I ma się wznosić powoli się wznosi. A jeżeli chodzi o bliźniacze płomienie, to ja widzę, że tutaj zupełnie co innego się odbywa. Mam poczucie, że jeden bliźniak ma to, czego nie ma drugi. I one jakoś się uzupełniają. Że jakby u jednego działają te dolne czakry, drugiego działają te górne, przynajmniej na początku. I w momencie, kiedy te energie jakby łączą się w tym czakrze serca, to dzieje się taki wielki, odbywa się taki wybuch tej bezwarunkowej miłości i takie uderzenie wręcz tą energią seksualną. Ja też nie wszystko do końca rozumiem, ale tak to wygląda. No i jeszcze widzę, że na przykład podczas, ale to już nie chodzi o odczuwanie bliźniaka, tylko już takie zbliżenie konkretne, tam się jeszcze łączą te czakry. Nie dość, że się serca łączą, to jeszcze się wszystkie czakry jakby łączą. I to już jest w ogóle taki wybuch tej energii. Ale tak mam powiedziane, że tu mam się skupić bardziej na odczuwaniu energii bliźniaczego płomienia, czyli jakby na odległość. No to te same sceny widzę, że te czakry jakby uderzają tymi pałeczkami, ale te czakry drugiego bliźniaka, żeby je aktywować, ale również właśnie jak jednemu z bliźniaków się uda dojść do czakry serca, to jest wysyłany taki sygnał. Takie jakby wręcz porażenie prądem, że aktywujemy, że tak jakby te czakry są tak wstrząśnięte aż, żeby zaczęły działać, żeby tak jakby poruszone do działania. Z tym, że widzę, że to działa z dwóch stron, tak? Tak jak mówiłam wcześniej, że u jednego to działa właśnie ta energia taka uziemiona, w centrum ziemi, a druga jakby ze źródła. Ale jeszcze widzę dalej, że te energie spływają, że jedna płynie do góry, do samej czakry korony i wypływa, a ta druga z góry do dołu. I one tak jakby przepływają później przez to ciało, że raz płynie do góry, raz płynie do dołu. A wręcz widzę teraz, że one tak wirują jakby jak taka śrubka, jak taka spirala. Wirują, jedna w dół, jedna w górę. Ale przepływają totalnie, tworzy się tak jakby taki portal, taki kanał energii. Z centrum ziemi aż. To nie chodzi tylko o czakry. To jest już taki jakby przepływ energii z góry do dołu. I z dołu do góry. I tylko, że jeszcze u tych bliźniaczych płomieni się robi tak jakby wir na poziomie czakry serca. I on taki wybucha. I one tak jakby się łączą. No to widzę póki co. Co się dzieje, kiedy odczuwamy bardzo silny napływ energii seksualnej, którą identyfikujemy z naszym bliźniaczym płomieniem? No to po pierwsze widzę taką scenę, gdzie odczuwamy to, co się dzieje u drugiego bliźniaczego płomienia. Czyli jeżeli on odczuwa jakieś tam podniecenie seksualne i widzę, ta energia wzrasta u niego, no to to samo właśnie jest. To tak jakby są wysyłane te pałeczki, które uderzają również w nasze czakry, które no takie sygnały wysyłane są. Nie widzę koniecznie takiego połączenia, żeby to było takie połączenie liniowe, że te czakry są połączone, że my zawsze czujemy to, co drugi bliźniaczy płomień robi. Nie widzę czegoś takiego. Widzę, jak one się łączą, gdzie jest takie już konkretne zbliżenie fizyczne, albo na przykład podczas medytacji, gdzie intencjonalnie oboje chcą połączyć te czakry. Jeżeli się decydują oboje, że łączymy teraz czakry, to mogą to poczuć, to połączenie. A w tej scenie, przynajmniej którą ja widzę, to część czakr po prostu jest jakby uśpiona. I to taki napływ tej energii seksualnej, to jest tak jakby to uderzenie tą pałeczką, że budzimy się. I takie popychanie tej energii w górę, bo ona ma dojść do czakry serca co najmniej, tak? Ona ma płynąć do samej góry, ale przynajmniej do tej czakry serca, żeby te bliźniaki mogły się jakby połączyć. I takie uderzanie, widzę, tej energii. Uderza ta pałeczka i ta energia podskakuje wtedy, budzi się. No tak jak w termometrze widzę, podskakuje po prostu. I mogą to być fizyczne doznania bliźniaka, jak najbardziej. Ale mogą to być również wizualizacje. On sobie coś wizualizuje, coś o czymś myśli, to może być też, widzę, praca po prostu z energią, praca z energią seksualną, medytacja. No i to takie największe uderzenie właśnie tą energią seksualną, ale to jest nie tylko energia seksualna, to są jakby połączenie tych dwóch energii, górna i dolna, tak to nazwę. To jest to uderzenie w czakrę serca, gdzie my mamy taki wybuch tej bezwarunkowej miłości, ale jednocześnie takie poczucie właśnie doświadczania tej energii seksualnej. I to często wiąże się z takim wielowymiarowym orgazmem wręcz, energetycznym, tak? Bo to jest odczuwane i na poziomie ciała fizycznego, i na poziomie duszy. Ale też mam pokazaną taką scenę, gdzie na przykład jeden bliźniaczy płomień śpi, a drugi nie. I to ciało subtelne tego bliźniaka śpiącego oddziaływuje w jakiś sposób właśnie na tego drugiego bliźniaka, żeby tę energię pobudzić. Widzę, jak kładzie swoją dłoń, właśnie taką dłoń świetlistą, tak? Ciała tego subtelnego na czakrze podstawy i tak powoli przesuwają do góry. Jakby chciał ją aktywować energetycznie. Więc tu jest kolejna sytuacja, gdzie bliźniaczy płomień świadomie nie robi nic, tak? Że to jest na poziomie ciała subtelnego. On nie jest świadom tego, co się dzieje. I to może być właśnie to ciało subtelne bliźniaczego płomienia, który to robi, ale też mam pokazane, że to nie zawsze musi być też bliźniaczy płomień, że to mogą być też jakieś inne istoty, które chcą nam pomóc aktywować te czakry. No ale jak dochodzimy do czakry serca, to tam ten impuls jest wysyłany do bliźniaczego płomienia, więc jakby one się łączą. Nie zawsze bliźniaczy płomień, ten drugi, jest świadom tego, bo to jest na poziomie wibracji właśnie, na poziomie ciała subtelnego, ale ta osoba taka bardziej wrażliwa i bardziej odczuwająca energię, to odczuje bardzo. No i przebudzenie kundalini też słyszę. Przebudzenie kundalini, tak, że to się łączy właśnie z procesem bliźniaczych płomieni. Widzę taką energię wirującą, tak, od czakry podstawy do góry. I słyszę później oświecenie, tak, że jak dochodzi do czakry korony, to jakby to oświecenie osiągamy. Ale mam znowu powiedziane, że to może zrobić każdy, nie będąc na drodze bliźniaczych płomieni. A u bliźniaczych płomieni, no właśnie widzę tą różnicę, że tam się robi wir na poziomie czakry serca i tak wybije, bum, i się łączy. Się łączy z tym drugim bliźniakiem, jeżeli są oboje na tym samym etapie, a jeżeli jednemu się uda połączyć te dwie energie, tak uderza tamtego drugiego, tak jakby, no brzydko to zabrzmi, ale tak jak się robi elektrowstrząsy, jak się chce aktywować serce, które umiera na przykład, tak? Które się zatrzymało, to widzę, że takie elektrowstrząsy są wysyłane do tego drugiego bliźniaka, żeby pobudzić jego serce. Serce, ale też pobudzane są te energie. Widzę, takie promyczki wychodzą z tego serca i w stronę górnych czakr, i w stronę dolnych czakr. I taki się robi promyk, taki płomień, który łączy już te istniejące promienie, takie górne i dolne jakby. A teraz widzę jakąś istotę, która kładzie po prostu dłoń na czakrach kolejnych. Na tej czakrze sakralnej teraz widzę, kładzie dłoń, ale nie rozumiem jeszcze, co to znaczy. I widzę tak jakby składa dłonie tak jakby do modlitwy i tak do czoła dostawia i się pochyla, tak jakby taki ukłon robi i dotyka tymi dłońmi właśnie do tej drugiej czakry i tak czołem. No w takim trochę kontekście mam poczucie takiego oddania czci trochę wręcz. Na poziomie tej drugiej czakry właśnie tak robi. Później to robi również w stronę kolejnych czakr. Idzie do góry. Takie oddanie czci mam poczucie. I w momencie, kiedy on to robi, to widzę ta druga osoba, jak czuje fizycznie w ciele, jak ta energia seksualna wzrasta. I idzie do góry. I mam wrażenie, że to robi właśnie ciało subtelne bliźniaczego płomienia. Tak oddaje cześć poszczególnym czakrom. Idzie do góry. Nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale takie coś widzę. I widzę coś takiego, a ta druga osoba tak jakby przeżywała taki wielowymiarowy, energetyczny orgazm wręcz. Tak jakby to ciało subtelne tego bliźniaka i oddaje cześć, ale to jest takie pełne tej miłości. On jakby wręcz całuje każdą z czakr i tak z miłością, tak oddaje cześć, ale tak pełną mnóstwo tej bezwarunkowej miłości. A druga to osoba ma taki wybuch bezwarunkowej miłości w sercu, ale też widzę, ta energia seksualna też tak jakby jedzie do góry. I to jest połączone, taki wybuch tej bezwarunkowej miłości, tej energii seksualnej i wszystkiego, no taki wielowymiarowy orgazm wręcz. No i zupełnie inaczej to widzę, bo większość bliźniaków właśnie, jak nieraz opisuje, że czuje coś takiego, to mają wrażenie, że właśnie ten bliźniak siedzi, myśli od nich i wizualizuje sobie takie sceny, a tutaj mam poczucie, że może się to wydarzyć, ale wtedy to jest taki tylko, tak jak mówię, ta pałeczka uderzająca. A już takie silne, mocno, takie wręcz połączenie tej energii seksualnej z tą duchowością, tak, bo to mam poczucie, że to jest tak, na innym wymiarze się to odbywa w ogóle, ale to jest też odczuwalne w fizycznym ciele. To bardziej wypływa od ciała subtelnego, bliźniaczego płomienia. I widzę, jak one się łączą jakby nad ciałem tej jednej osoby, która ma takie doznania. Ale mam wrażenie, że ta druga osoba nie jest w ogóle tego świadoma. Jakby ciało i świadomość była gdzieś tam, osobno, a ta dusza, to ciało subtelne odleciało i jest przy ciele fizycznym i z tą duszą tego drugiego bliźniaka. Też nie bardzo wszystko rozumiem, no ale tak to wygląda. Że te doznania w ziemskiej rzeczywistości to tak naprawdę to jest mały procent. że my to odczuwamy. Możemy to odczuwać, tak, ale możemy to odczuwać znowu, bo się pytam o to, tak, ale mam poczucie, że możemy to odczuwać, jeżeli bliźniaczy płomień po pierwsze nam na to pozwoli, że jakby daje to pozwolenie połączenia z jego energią, czyli może tak być, że o nas myśli właśnie wtedy. Może być też tak, że dochodzi do jakiegoś zbliżenia u niego, gdzie on wizualizuje sobie nas na przykład i chce, pozwala wtedy. Ale widzę też, tak jak mówiłam w tym wcześniejszym channelingu, że ta naddusza niby to może blokować takie właśnie chwile, które nie są dla nas dobre i których nie powinniśmy czuć. Ale znowu widzę, tak mi się pojawiło 80% tych naszych doznań, które mamy, to pochodzą od ciała subtelnego. I to znaczy odbywają się od ciała subtelnego i odbywają się na poziomie energii, na poziomie wibracji, że wystarczy na przykład, że bliźniaczy płomień na przykład medytuje i pracuje nad tymi energiami i one się łączą i my to odczuwamy na przykład, tak? Ale bardziej mam poczucie, że te ciała subtelne się łączą i to się odbywa właśnie... Mam wrażenie, taką scenę już po raz któryś widzę, że ciało subtelne jednego bliźniaka właśnie jakby się tak oddala i wywołuje w nas właśnie takie doznania. Ale też pojawiło mi się coś takiego, że mogą to być podczepy, które właśnie chcą wywołać u nas takie doznania, ponieważ na przykład chcą uzyskać od nas tą energię seksualną, tak? Bo to jest łatwo wzniecić właśnie taką energię seksualną. Więc też widzę, że zdarzają się takie przypadki. Że może nam zostać pokazana twarz bliźniaka, a to jest zupełnie jakaś obca istota, która chce, takie słowo do mnie przyszło, chce pobrać energię seksualną, tak? Dziwnie to brzmi, ale tak to wygląda. Więc może dochodzić do takich właśnie manipulacji ze strony istot jakichś tam trzecich, zupełnie niezwiązanych z bliźniaczym płomieniem tak naprawdę. Więc kilka takich przypadków, tak, że może to być właśnie takie myślenie świadome bliźniaka o nas, wizualizacja jakaś. Możemy odczuwać to, co on robi ogólnie w życiu. Ale też wiele osób na przykład taka scena do mnie przyszła, taka wiadomość wręcz, wiele osób mi to wysłało właśnie takie zapytanie, że co zrobić, żeby nie czuć tej energii, tak? Bo to jest takie nie zawsze przyjemne w momencie, kiedy mamy poczucie, że na przykład bliźniaczy płomień jest w innej relacji, tak? I dochodzi do jakiegoś zbliżenia i my to czujemy. Ale może tak być, jeżeli z jakiegoś powodu on nam udostępnia tą energię i udostępnia nam dostęp do jego doznań, czyli może na przykład wizualizować ona, albo ma otwarte serce, jakąś miłość do nas, w jakiś sposób jest otwarty. Bo jeżeli to by było jego osobiste życie, gdzie on nie chce absolutnie, żebyśmy my wiedzieli, co się u niego dzieje, to wtedy nie ma dostępu. Jakby ta naddusza to blokuje. No ale jeszcze widzę te dwa przypadki inne, gdzie to może być, gdzie to może pochodzić totalnie od naszego ciała subtelnego, tak, gdzie te dusze mogą się spotykać, albo ta dusza bliźniaka może na przykład wywoływać jakieś reakcje nawet w fizycznym ciele, albo też mogą być podczepy i też trzeba wziąć to pod uwagę, to tak bardzo silnie mi podchodzi. Bardzo taki silny przekaz, że nie zawsze to jest bliźniaczy płomień, mimo tego, że możemy mieć pokazaną twarz bliźniaka. Widzę na przykład, że i też nie zawsze ten bliźniaczy płomień jest świadomy, że my mamy takie doznania, bo na przykład może spać. Widzę, jak śpi i coś mu się śni na przykład, tak? Albo jak w czasie snu właśnie jego ciało subtelne doznaje jakichś tam przeżyć, tak? Doznań i na przykład łączy się z nami. To on może nawet o tym nie pamiętać, tak? To dzieje się na poziomie duszy jakby. Ale ta osoba bardziej intuicyjna, która odbiera wibracje, to poczuje to w ciele. I dopiero jak te energie obie w nas samych się połączą, jakby te dwa wiry się tworzą, jeden płynąc z góry, drugi z dołu, to wtedy jest takie połączenie i mam wrażenie, że on wtedy jest świadom, że istnieje właśnie to połączenie z drugim bliźniaczym płomieniem, z nami, tak? I wtedy można pracować z tym już świadomie. Ale widzę, większość bliźniaczych płomieni to no, ma trudności, żeby ustabilizować te obie energie w sobie. Większość to te trzy czakry dolne albo trzy czakry górne działają bardziej. Albo jakieś wybrane czakry, trzy czakry dolne i jedna na przykład czakra gardła, a inne są jakby trochę w uśpieniu. Więc to też wtedy nie działa, jak tak tu działa jakaś czakra, tam działa jakaś czakra, a jakaś w środku na przykład jest wyłączona, tak? Jakby taka śpiąca, widzę, nie wyłączona, ale śpiąca, więc to musi być taki przepływ od góry do dołu i od dołu do góry. No bo ja tu troszeczkę dalej idę, co się wtedy dzieje, ale to już jest kolejny temat wtedy, kiedy dochodzi do fizycznego zbliżenia pomiędzy bliźniakami, a teraz jakby mam się skupić na tych okresach separacji, gdzie czujemy bliźniaka na odległość. To już nie chcę się powtarzać, ale właśnie bardziej chodzi o aktywację tych niektórych czakr, tak? No widzę, 10 do 20% to są doznania takie tak naprawdę w fizycznym ciele, a reszta to pochodzi z poziomu ciała subtelnego bardziej. Co się dzieje na poziomie duchowym, a co na poziomie ziemskiej rzeczywistości? Teraz widzę taką scenę, że rzeczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, że jeżeli ten bliźniaczy płomień jest skupiony 100% na innej osobie, to wtedy jakby nie ma tego dostępu do jego pola energetycznego, tak? A jeżeli na przykład jest z jakąś inną osobą, ale myśli o nas, albo po prostu no, ma jakieś doznania seksualne i myśli o nas, wizualizuje sobie coś, albo wystarczy, że wizualizuje, to też pojawiła mi się taka scena, że to ciało subtelne podróżuje do tego drugiego bliźniaka. I one się spotykają i trochę się pokrywają te sceny. I ten drugi bliźniak rzeczywiście może to odczuć w ciele fizycznym nawet, że to się dzieje na poziomie duszy, tylko nie mam już powiedziane, że to nie jest tak, jak sobie wyobrażamy, że tam dusze jakieś odbywają stosunek czy coś takiego. Nie, że to zupełnie się inaczej odbywa. Jakby się łączą ich te pola energetyczne. Łączą się pola energetyczne i to jest taka totalna błogość, taki bliss mi się pojawia. Taka totalna błogość. Taki wybuch bezwarunkowej miłości, tej energii seksualnej. Taki wielowymiarowy, duchowy orgazm wręcz. Co jest również odczuwalne w fizycznym ciele. Że na poziomie duchowym one są jakby razem. No albo tak jak mówiłam, też wcześniej już to mówiłam, i że to ciało subtelne tego bliźniaka jakby pracuje nad naszym ciałem subtelnym, żeby aktywować niektóre czakry, które są zablokowane, jakby śpiące. To wtedy bliźniaczy płomień może nie być tego świadom. To się odbywa jakby na poziomie duszy. On nie wie, że coś takiego się dzieje. A na poziomie duszy to widzę, jakby się serca bardziej łączyły, że te czakry się takie energetyczne się łączą, ale taki wybuch na poziomie serca jest. I one tak jakby wirują i lecą do góry i taki wielki punkt światła widzę na poziomie serc. Jakby wręcz się pokładały te dwie dusze, jakby tworzyło się takie jedno serce. Jakby się łączyły wręcz i tak wirują do góry. W takim spiralnym locie. No mam powiedziane, że te dwie energie powinny zostać ustabilizowane w naszym ciele. W ciele zarówno fizycznym, jak i świetlistym, subtelnym. I to jest też takie przebudzenie dla tego drugiego bliźniaka, który operuje głównie tymi górnymi czakrami, że tak obudka, że jednak to też jest ważne i to też jest bardzo silna energia i bardzo tak czuję, że takie podejmij działanie, tak? Słyszę, podejmij działanie. I takie uziemienie, takie ugruntowanie w tym fizycznym ciele, akceptacja fizycznego ciała, tak? Ale widzę, że to jest o wiele, wiele silniejsze niż taka energia seksualna, gdzie no jakaś taka przypadkowa osoba pracuje nad nią. Bliźniaczy płomień to jest takie wielowymiarowe doznanie wręcz. Ale też przypomnienie dla tych bliźniaków, które są bardziej właśnie w tej intuicji, że mają zejść również do ziemskiej rzeczywistości, do fizycznego ciała, zająć się tym, popracować nad tym, uziemić się, no i przebudzić w sobie tą seksualność. I akceptacja ciała też. Akceptacja ciała taki jakby wysyła sygnał bliźniaczy płomień, że czas nad tym ciałem popracować i zaakceptować. I przesyła takie pozytywne doznania, żeby jakby no takie elektrowstrząsy widzę wręcz. Wysyłane są. Czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie odczuwania energii seksualnej na drodze bliźniaczych płomieni? Wolność, uwolnienie słyszę. Że w momencie, kiedy my mamy poblokowane jakieś czakry dolne, to w pewnym sensie, znaczy ja mówię głównie o dolnych, tak, bo mówimy o tej energii seksualnej, ale to działa w obie strony, tak? Że jakiekolwiek czakry, ale szczególnie jeżeli chodzi o te dolne, które łączą się, no od których jakby zaczyna się ta energia seksualna, to tam jest takie poczucie właśnie braku wolności w jakichś aspektach naszego życia, należności albo zależności od drugiego człowieka, braku poczucia bezpieczeństwa, braku wolności, bo właśnie ta energia seksualna jest taka bardzo wyzwalająca, że ona jakby zmusza nas do tej wolności wyrażania się, wysławiania się, wolności ruchu, wolności doświadczania, okazywania, mówienia na głos. Że w momencie, gdy ta energia jest aktywowana, jakby ten drugi bliźniak nas motywuje do aktywacji tych czakr i aktywacji tej energii, rusza w nas tą energię, to mam taką scenę teraz przed oczami, gdzie po prostu spadają kajdany. Spadają kajdany z rąk, spadają kajdany z nóg. Takie poczucie wolności. Też ma połączenie z czakrą gardławicy, taka jakby smycz, taka obroża spada metalowa z szyi, że zaczynamy mówić prawdę. Te wyznania jakoś tak zmuszają nas do tego właśnie, żeby walczyć o swoje i mówić wprost, czego chcemy, czego nie chcemy. Wolność, słyszę ciągle ta wolność, że spadają kajdany. Ta energia jest taka bardzo intensywna, gdzie widzę, ona jest taka mocna, taka silna i łamie te wszystkie łańcuchy, tak do góry płynie. A już później to idzie łatwo, do góry wyżej, ale najgorsze jest jakby dobić się do tego serca właśnie. Więc to wszystko to jest jakaś część procesu. Że mam wrażenie, że to się dzieje intencjonalnie, że to tak w 80% to jest część procesu i tak ma być. A tylko 10 do 20% to są takie fizyczne doświadczenia bliźniaczego płomienia, gdzie my coś tam czujemy, to co on doznaje w danym momencie. Ale w większości to jest na poziomie ciała subtelnego lub na poziomie właśnie takiego łączenia się energetycznie tych dwóch części. Widzę taką wielką siłę w tej energii seksualnej, bo właśnie to bardziej takie czuję przekazy dla tych osób, które działają z poziomu intuicji, z poziomu tych górnych czakr. Właśnie mam pokazane, że ta energia kundalini, tak, od dołu do góry, ale jest też ten kanał energii, który po prostu tak jak przekazy, tak jak spływa z góry taki promień światła, który wchodzi w sumie, no on musi dojść tylko do czakry serca, góra, nie musi dalej. Nie ma takiej potrzeby, aczkolwiek no wtedy jesteśmy poza tą unią w sobie, tak, że działamy tylko tak, ta nasza energia jest w górze. A właśnie powinniśmy pracować nad sobą tak, żeby obie te energie zaistniały już tak na zawsze, na stałe w naszym polu. I no też taki przekaz do mnie przyszedł, że nie powinniśmy tego blokować. Ja taką czuję wielką siłę w tej energii. O ile ta energia taka płynąca z góry, ze źródła, to jest taka miłość, taka subtelna, taka delikatna, no naprawdę takie bardzo lekkie wibracje, takie nieziemskie, anielskie wibracje. To ta energia seksualna jest taka bardzo silna, taka bardzo namacalna, taka Wręcz mam poczucie, że bez tej energii trudno jest nam odnaleźć się w ziemskiej rzeczywistości, że to jest takie koło napędzające, że te osoby takie bardziej intuicyjne, one o tym zapominają, wręcz nie pracują nad tym i wtedy bliźniaczy płomień właśnie tak, może, czy świadomie, czy nieświadomie, tak, z poziomu ciała subtelnego właśnie na nas wpływać, żeby to aktywować. I że jak najbardziej powinniśmy nad tym popracować jednak. Tam jest wielka taka moc kreacji w tej energii właśnie, bo to jest tak, że właśnie widzę, że to wszystko się łączy w jedną unię, tak, w jedną całość, że z tej góry spływają te informacje, pokazuje nam kierunek drogi, tak? Ale właśnie z tej energii seksualnej jakby wychodzi ta siła, ta moc kreacji, ta chęć do działania. I to jedno się powinno z drugim łączyć i tak jak część bliźniaków właśnie mówi, że są w separacji, one nie chcą czuć tej energii, bo to płynie od bliźniaka i tak dalej, ale ja mam poczucie, że to mimo wszystko wydaje się trudne, bo jak chcemy odpuścić, to jest trudno, tak? Ale jeżeli tak się dzieje, że mam pokazane, że ta naddusza ma kontrolę nad tym, co do nas przepływa, co nie, więc jeżeli coś do nas płynie, to jest dla nas dobre i tak ma być. Mamy tego nie blokować, mamy z tego korzystać, mamy z tego czerpać. I nie patrzeć na to, że my czujemy tą energię seksualną, tego bliźniaka nie ma. To co z tego? Że można ją wykorzystać w jakikolwiek sposób chcemy. To nie musi być tylko, że nie musimy się skupiać tylko do takiego fizycznego zbliżenia, że to chodzi właśnie o tą moc kreacji, o to działanie, taką czuję pozytywną adrenalinę, żeby działać, iść do przodu, czuć się stabilnie, czuć się pewnie, wręcz widzę takie, jak to jest, jakiegoś takiego żołnierza trojańskiego widzę, który jest taki pełen siły, taki pełen energii, takiej fizycznej, namacalnej siły takiej, i on tak już wręcz krzyczy. To jest właśnie taka energia, która nam pozwala i pomaga iść do przodu w tej ziemskiej rzeczywistości. Bo jak działamy tylko tymi górnymi czakrami, to z poziomu tych górnych czakr, to jakby jesteśmy odcięci od tej fizycznej, ziemskiej rzeczywistości, a po coś tu jesteśmy i mamy tego doświadczać. Więc jeżeli czujemy taką energię, to wykorzystać ją, naprawdę wykorzystać ją i nie blokować. Bo tak ma być, jeżeli ona by nie była dla nas dobra, to naddusza jakoś by to zablokowała. Więc nie czuję, żeby to blokować. Aczkolwiek mamy odpuścić właśnie. Najbardziej problematyczne jest to wierzenie, że jeżeli my odczuwamy energię seksualną, to znaczy, że bliźniaczy płomień na przykład jest w trakcie stosunku ze swoją dziewczyną jakąś tam inną, czy cokolwiek robi, tak? Nie musi tak być. Wcale tak nie musi być. Może, ale nie musi, żeby odpuścić takie wierzenia, bo może po prostu to pochodzić z poziomu ciała subtelnego, który chce nam aktywować właśnie te czakry i chce nas jakby zmotywować do działania i pomóc nam wykorzystać właśnie tą energię seksualną w naszym życiu. Że to może pomóc, że to niekoniecznie pochodzi od bliźniaka, bo część ludzi się blokuje, bo tam wchodzi jakaś zazdrość, czy tam wchodzi jakiś taki smutek, że on teraz się dobrze bawi, a ja tu jestem sama, tak? Żeby odpuścić to wierzenie, bo to nie musi tak być. Po prostu jest ta energia seksualna, czujemy ją, wykorzystajmy ją w pełni. Bez względu na to, czy bliźniak jest, czy nie ma go w naszym życiu. Tak? Tu chodzi o ten moment separacji, gdzie odczuwamy bliźniaka, że temat takiej fizycznej relacji z bliźniakiem to powinien być oddzielnie właśnie omówiony No, być może zrobię to w przyszłości, ale widzę taką siłę, niesamowitą siłę czuję z tej energii, naprawdę. Żeby pracować nad tym, jakaś tantra, jakieś takie praktyki tantryczne, czy jakaś joga kundalini, tak, żeby tą energię ruszyć jednak, ruszyć. Jeździectwo też widzę, jeździectwo bardzo pomaga właśnie w tej energii. I odpuścić właśnie to takie tworzenie historii, że już, bo ja coś tam czuję, to znaczy, że mój bliźniaczy płomień coś tam robi. Nie, niekoniecznie tak jest. Niekoniecznie tak jest. Tak jak mówię, jakby 10% tylko widzę, 10 do 20. Ale też to 10 jakby, a to te kolejne 10 to jeszcze coś innego jakby. A cała reszta to jakby pochodzi z poziomu ciała subtelnego. Więc jakby to by było dla nas złe, to ta naddusza by to zablokowała i nie czulibyśmy tego, więc z jakiegoś powodu to się dzieje. Ale też znowu mi się pojawił ten alarm, że to również mogą być podczepy, które wykorzystują tą energię seksualną. Że ta energia seksualna jest bardzo często wykorzystywana również przez jakieś byty. Tak, no nie każdy wierzy w te byty, ale może być zostać wykorzystana właśnie twarz bliźniaczego płomienia tylko po to, żeby ktoś inny skorzystał, tak? Że może trzeba to jakoś sprawdzić, skąd to pochodzi. I już tak pytam, że jak to sprawdzić, że po pierwsze, jeżeli może musimy zobaczyć, jak się czujemy, bo ogólnie taka prawdziwa energia seksualna, która wypływa z nas, to ona jest tak jakby taką falą napędową, tak? I ona powinna w nas wpłynąć, tak jak adrenalina, i która powinna nas jakby pchać do działania, a jeżeli po takim takim wybuchu tej energii seksualnej, później my się czujemy jak wypluci i przerzuci i wypluci i tacy zupełnie bez energii, to mam pokazane tak jakby ktoś strzykawką wyssał z nas tą energię i już później zostajemy tak zostawieni sami sobie, tak? Więc mamy sprawdzić, jak się czujemy, jeżeli ta energia nam pomaga w życiu, jeżeli nas mobilizuje, jakby tak ładuje nam baterię, żebyśmy działali w tej ziemskiej rzeczywistości, to jest jak najbardziej dla nas dobre, mamy to zostawić, mamy odpuścić wszelkie te historie, co robi bliźniaczy płomień, co nie robi, bo to jest kontrola i nie powinniśmy na to wchodzić w ogóle, tylko wykorzystać to, co na nas wpływa. A jeżeli czujemy się właśnie źle po czymś takim, no to trzeba właśnie zobaczyć, czy to nie są jakieś takie ingerencje z zewnątrz. Widzę znowu tą strzykawkę, która wysysa tą energię z nas. Tak jakby ta energia zostaje pobrana z nas i my później już zostajemy taki jak taki balon bez powietrza, tak? Więc to już jest taki alarm, że coś jest nie tak. A jeżeli wykorzystujemy tą energię w życiu, że ona tam jest i idziemy do przodu, tak, jeszcze bardziej intensywnie, to jest taka bardzo silna energia, bardzo fajna. To wtedy, nie ma żadnych ingerencji. Dziękuję bardzo i zapraszam na indywidualne sesje channelingu, hipnozy kwantowej, hipnozy regresyjnej i bioenergoterapii. Do usłyszenia!